25 maja 1477 roku widz Twarz rozpoczął pracę nad ołtarzem w kościele mariackim w Krakowie. Martwili się mieszczanie, jakie dzieło im powstanie. Trwoga wszystkich przeraziła, w żyłach wszystkim krew zmroziła. Lat 12 prace trwały. Rzeźby różne powstawały. Krakowianie rozważali, podglądali, czasem nawet pozowali. Kiedy pracę mistrz ujawnił, szybko wszyscy odetchnęli, niepotrzebnie się martwili. Dzieło cudne im powstało i do dzisiaj tak przetrwało. Miasto szybko rozsławiło, arcydzieło świat podbiło.